We are lost, Max. Our family is being torn apart. God damn it! It's time to bring this little hellhole to the ground. We're in the jungle now. Witam was w Max Payne 3. W poprzednim odcinku poznaliśmy trochę historii. I rozmawialiśmy tutaj z Da Silvą. Powiedział nam, że Victor tutaj troszeczkę namieszał potężnie. Teraz jedziemy do miejsca jednego, którego trzeba sprawdzić. Max, you see that building there? Imperial Palace Hotel. To właśnie Imperial Palace Hotel. People go in there in large groups under armed guard, but it isn't a police station, and no one comes out of there. Właśnie. I to musimy sprawdzić. I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. O, bardzo przypadkowo jest dziura tutaj w szybie. No i zaczynamy, wielki amerykański bawca biedy. I wasn't too excited about the acoustics in this place. Couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. I teraz, moi mili, zobaczycie, jak można zrobić tłumik. But I guess none of what was about to happen was gonna be. No i zaczynamy. Dowiedzmy się, co tutaj się działo. Here's the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. No właśnie. Tak mogło być, Max. Zrobili z ciebie ofiarę. I co tu się dzieje? Palą z ludzi. A dlaczego palą? To miejsce robi się coraz bardziej ciekawe. Ze względu na to, że na tych noszach przywieźli to ciała. Nie podoba mi się to miejsce. To nie tak, że nie podoba się, bo jest brzydko. Tylko nie podoba mi się to, co my możemy tutaj odkryć niechcąco. Nawet skrzynkę z amunicją. I hadn't slept in days. I needed something to keep me going. No i na pewno tym czymś będą tabletki. Działa! Jako tłumnik sprawdza się. The Imperial Palace Hotel was a five-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the bustle and checking out by the bag load. Jedziemy na górę. Service would be better upstairs. Na pewno będzie bardziej wystrzałowa obsługa. To trzeba przyznać. Mamy save point. Chyba tylko dwóch było. Zobaczyłem się amo.
weźmy. No niestety musimy już wchodzić, że tak powiem, na pełnej głośności. Mam mało amunicji w tego pistoleciku. Jeden magazynek tylko, więc... Co my jednym magazynkiem możemy zrobić? Myślę, że będzie tutaj tłumne przywitanie. Ktoś na pewno jeszcze tu będzie. Teraz już wiem, że jest oczyszczone. Otwieramy bramę. To jest jakieś ostrzeżenie. Ale co my możemy? Co nam ostrzeżenia? Łapę widziałem. No, korzystać z osłon, tak jak ja. Bo zbyt odważne. Piękna barykada. Też raczej nie ma przejścia. Czy musimy sobie zejść tutaj na dół? Aha. Może rozejrzyjmy się tutaj, może tutaj będzie jakiś fragment złotej broni. Nie ma, więc nic tu po nas. Nawet my tu jesteśmy. Więc ten plan mógłby się... Kserokopia. Legitymacji pasosa. Legitymacji dowodu pewnie prędzej. Więc mamy tutaj jakieś... Czyli się odwróciłem. Jeszcze będzie amunicja na tą broń. Tą bronią można posiać trochę ołowiu, jak zauważyliście.
I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in a mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Karykatura lepszego człowieka. A jako może powinniśmy się martwić, czasem Branko i są w to zamieszani. Bo ja bym obstawiał, że jednak coś mogą mieć z tym wspólnego. Wchodzimy. Boucher, that deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. Da Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. No, krwawa łapa. O, kruca. I had to get those poor bastards out of there. Get them out of here. Go. Go. Wait. Serrano. He looked pathetic. Szef. A man tamtej organizacji. I walked away and left him to his own personal nightmare. Teraz nie był zagrożeniem, tak? O, teraz usłyszeliście. This was Da Silva had sent me into. I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. No. I didn't understand everything, and I never would. But I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Bardzo. Mam pistolet tylko, rozumiem. Trochę mało tutaj pestek, żeby tak poszaleć. No tylko strzelba jest. Spróbujmy pistoletem. Sięgnął? Z takiego dystansu? Pięknie. Trójka cała wycięta. No tak, najlepiej z takiej rudery zrobić taką sobie miejscówkę. Się kończy. Dobra. Podejdźmy bliżej. Tylko ten gość. Widocznie nie tylko ten gość. Jest.
Pięknie, pięknie. This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. No teraz to już się nie wycofamy, no nie ma szans. Co nie zmienia faktu, że... No, zamieńmy na złotą broń. Coraz, że tak powiem, ciekawiej się robi względem tego, co tutaj się dzieje. Zagrajmy. There it was, the soundtrack to my life. Motyw przewodni z każdego Bullet Payna. For a few seconds came harmony. Udało się zagrać w końcu. Finally. Ale trzeba iść, nie ma co grać za dużo. Tak czułem, że mam tylko jeden magazynek. Oho! No mi to jawnie wygląda na handel organami. What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please. No. Please. What have you been doing? I have a lot of money. Look. Lots of money. Co mi z tej kasy? I do important research, please! Caralho! Oho, sarano. Espera, eu posso explicar tudo! Tudinho! Pozwoliliśmy? Pelo amor de Deus! Por favor, não me mata! Não! Pelo amor de Deus! E aí, Toto? Serrano dokonał zemsty. For all Serrano owed me, he paid enough. For now, I have bigger debts to call in. Czyli temat Serrano jest załatwiony. Stawiam, będzie strzelanina. Even I could guess what Demo Lisal meant. That building was condemned in more ways than one. A, do wysadzenia budynek, faktycznie. To jest akurat bardzo dobre miejsce na handel organami. Bo czemu by nie? It was locked from the outside. Wchodzimy. Muszę mógłby zdjąć ten fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground. So I decided to put some of their C4 to good use. O. Te czwóreczki. No, i teraz możemy rozmawiać. Będziemy umieszczać. Miejsce, że tak powiem, detonacji. Myślę, że może zrobić się zaraz ciekawie. Przy helikopter, to jest zły zwiastun. Stawmy na wszystkie te słupki, które są tutaj ustalone. I've seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats came out of their holes. Wojsko.
Nasi ulubieńcy. Na razie nie ma sensu strzeliwać. Widzą mnie. Zjadź kurwa. Przyjął. Stawiam, że to nie wszystko. Wszyscy na tą chwilę. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Ta, trochę amunicji. Wszędzie zamontowałem. Nie wiem, potem nie było. Dobra, jest wszędzie. Pójdźmy jeszcze tutaj do tego arsenału. To what VIP treatment awaited me on the penthouse floor. O tam. Penthouse. Maksymalne ammo. Wiktor Branko. Wszystko wiadomo. Strzelmy sobie. Snajperzy. Pięknie! Jeszcze ktoś? Aż głowa odskoczyła. Niższej kondygnacji, jak nikogo nie widzę. Niezła mordownia się nam zrobiła. Tak coś czułem, że to ostatni. Any time I bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. To podkładamy ładunki. I te odcinki będą długie już. To są ostatnie misje, ostatnie misje. Skąd lezą? Jednym magazynkiem. Moi mili. Ostatnie C4.
tak. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. To miejsce kiedyś musiało wybuchnąć, spłonąć. Aha, nie tutaj. I had one chance to do this right. I had to focus. To jest zamontowane, tak? Stąd przyszliśmy. Od razu weźmy amunicję. Oni przyleźli gdzieś stąd. It seemed a shame to waste the rest of the C4. Tu jest. A, ostatnio. A Max jakby już wiedział, że stąd nie wyjdzie. That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building and all the evil in it. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Wanna be a hero? I got nothing to lose, let's do it! Que porra que tá acontecendo aqui? So you're nervous. What the fuck is your problem then? My problem. My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue! That's what my fucking problem is! I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well, the whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs. We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck. We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Czy to było mądre? Na pewno nie. Mamy apteczek. Jeżeli ma przyjść zgon, przyjdzie już niedługo. Przewijać, bo tu się zaraz rozleci wszystko. No, tak, kożem czuł. Zaczynamy od wstrząsu. Możemy iść.
skrypcik. Dwóch? No nie! Tak to się nie będziemy bawić. Aż pewnie będziemy mieć jedną apteczkę. Ale jeszcze nie. Jeszcze ktoś? Gorsze jest to, że nie mamy apteczek. Ojej! Tego się nie spodziewałem. Aj! Mać. No i od nowa cała Polska Ludowa. Tym razem zobaczcie, mamy już... Zdjęty. Zawsze mi się wydawało, że to było dwóch. Ale jak jest jeden, to nie będę narzekał. To jest. No i po jednej apteczce. Czuję, że to będzie spory fail. No to już jest lepiej. No ale to wejście Rambo to nie było zbyt mądre. Siedzi. Mamy na widoku, czy... Tak powstał tryb pierwszej osoby w GTA 5. Chowaj się od razu. Jedyną skuteczną metodą tego gościa to jest head. A jako, że mamy taką broń, nie inną. Aha!
told you the city was dangerous, friend. I kind of like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. Kto go odwalił? Asos? You came back. I can see that. But why? To save you. Wow, yeah, real hero. Listen, now come with me, Max. To Brazil. A chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching. To profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I don't know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get into it. Losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. Później. This thing works. Proszę bardzo. Tego się nie spodziewałem. No i oczywiście musiało być efektowne zakończenie. No w ten sposób kończymy ten rozdział. Tak więc dzięki bardzo, trzymajcie się i do następnego.